No i właśnie siódme spotkania to już naprawdę coraz więcej, coraz większą tradycję mają. Chcę powitać przybyłych na nasze spotkanie pana burmistrza, pana Jarosława Ostrego, przedstawicieli nadleśnictwa, pan Cezary Augustyniak, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu, pana Andrzeja Jędrasa, sołtysa Smolnicy, pana Sypniewicza, no, pana Macieja Kulica, pana doktora Tadeusza Plucińskiego, wszystkich opiekunów, którzy tutaj z młodzieżą dotarli. No i powiem, że pewnie taką długą listę gdzieś, jeżeli